W tym wideo chciałbym, żebyśmy poćwiczyli trochę znajdowanie powtarzającego się schematu w ciągu liczb, a zwłaszcza takiego działania, które pozwoli nam z każdej z liczb ciągu otrzymać liczbę następną. W tym pierwszym fioletowym ciągu liczb przechodzimy kolejno od liczby 4 do 25, potem do 46 i do 67. Jaki w tym ciągu liczb można zauważyć powtarzający się schemat? Co muszę zrobić z liczbą 4, żeby stała się liczbą 25? I czy mogę w ten sam sposób, startując od liczby 25, przekształcić ją w liczbę 46, a potem korzystając z tego samego działania, otrzymać 67? I czy mogę takim schematem posługiwać się w nieskończoność? Można to zrobić na parę sposobów, ale kiedy patrzę na liczby 4 i 25, to od razu nasuwa mi się, że 25 nie jest wielokrotnością czwórki, czyli nie mogę pomnożyć czwórki przez jakąś liczbę naturalną i otrzymać liczby 25. Może, jakiś inny sposób? Może, można do czwórki dodać 21. 4 dodać 21 równa się 25. No i jeżeli w ten sam sposób dodam 21 do liczby 25, to otrzymam 46. Wygląda na to, że żeby przejść z jednej liczby do następnej, wystarczy dodać 21. I tak w kółko. 46 dodać 21 równa się 67. Jeżeli zrobię to jeszcze raz, otrzymam 88. Jeżeli zrobię to jeszcze raz, otrzymam 109. I mogę tak dodawać 21 w nieskończoność. Czyli powtarzający się schemat, który tutaj występuje, to dodawanie do każdego z wyrazów tego ciągu liczby 21. Wtedy otrzymujemy wyraz następny. Zastanówmy się nad drugim przypadkiem. Co z tymi zielonymi liczbami? Na pierwszy rzut oka, aż się prosi dodać 3 do tej pierwszej trójki, otrzymamy 6, ale w drugim kroku już nie można dodać trójki. Żeby otrzymać 12, musimy dodać 6, a w następnym kroku znowu nie możemy dodać tej samej liczby, nie możemy dodać szóstki, musimy dodać 12. Za każdym kolejnym razem dodajemy dwa razy więcej niż poprzednio. Może jest jakiś prostszy sposób. Żeby dojść do szóstki od trójki, można wykonać mnożenie razy 2. Mnożę trójkę razy 2 i w wyniku mnożenia otrzymuję 6. Jeżeli dalej będę mnożył razy 2, to z szóstki otrzymam 12. 6 razy 2 równa się 12. A z dwunastki otrzymam 24. 12 razy 2 równa się 24. I możemy tak w nieskończoność. 2 razy 24 równa się 48, potem 96 i tak dalej. Czyli powtarzający się schemat, który się w tym ciągu liczb pojawił, jest taki, że nie dodajemy żadnej ustalonej liczby, tylko mnożymy każdą z tych liczb przez stałą wartość. W tym przypadku jest to dwójka i z każdej z tych liczb otrzymujemy następną. 3 razy 2 równa się 6, 6 razy 2 równa się 12, 12 razy 2 równa się 24. No dobra, spójrzmy na ostatni ciąg. Pierwsze dwie liczby są takie same jak poprzednio. Trójka i szóstka są takie same jak tutaj. Czyli mógłbym powiedzieć, że drugi wyraz otrzymamy z pierwszego po pomnożeniu go razy 2. Ale żeby przejść od szóstki do dziewiątki, nie możemy już pomnożyć razy 2. Może spróbujmy dodać 3. Od trójki do szóstki dodajemy 3. Od szóstki do dziewiątki również dodajemy 3. Od dziewiątki do dwunastki znowu możemy dodać 3, i wygląda na to, że się zgadza, że za każdym razem dodajemy 3 i jest ok. Cały pomysł polega na tym, żeby zauważyć, że istnieje jakaś operacja matematyczna, jakieś działanie, które można zastosować do każdej z tych liczb, żeby otrzymać z niej kolejną liczbę w ciągu. Kiedy już takie działanie znajdziemy dla pierwszej liczby, to oczywiście musimy upewnić się, że zadziała ono również dla drugiej liczby i dla kolejnych. W tych trzech ciągach udało nam się to zrobić. W pierwszym zestawie liczb dodawaliśmy do każdego elementu ciągu 21. W drugim za każdym razem mnożyliśmy razy 2. W tym za każdym razem dodawaliśmy 3.